Witam Państwa bardzo serdecznie na akcji inicjującą nasze działania wspólne, nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, a konkretnie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Tarnobrzegu, ale i innych podmiotów, którym zależy na bezpieczeństwie naszych mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega, jak również na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Jest to akcja o ogólnopolskim charakterze, kampania edukacyjno-informacyjna związana z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych i zatrucie tlenkiem węgla. I ta akcja nazywa się Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz też chcemy kontynuować akcje, które prowadziliśmy w latach poprzednich, akcję Czat obudź czujność. Proszę Państwa, chciałbym przywitać gości, którzy dzisiaj uczestniczą w naszym spotkaniu. Chciałbym przywitać Pana Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tarnobrzega, Pana Marka Bukałę. Witam bardzo serdecznie. Witam Zastępcę Prezesa do Spraw Technicznych Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu, Pana Pawła Stałowego. Witam Pana Prezesa, witam Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Siarkowiec Tarnobrzegu, Pana Augustyna Turka. Jak i również witam mistrza kominiarskiego, Pana Piotra Czepiela. Witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Witam również przedstawicieli mediów lokalnych, telewizji, portali internetowych. Proszę Państwa, w związku z tym corocznie na terenie naszego kraju wybucha, tak według Komendy Państwowej Straży Pożarnej, około 140 tysięcy pożarów mieszkań. Jeżeli mamy to odniesienie do terenu miasta Tarnobrzega, powiatu tarnobrzeskiego, tych zdarzeń jest około 240 rocznie. Co piąty pożar tego typu powstaje w domach i to są, że tak powiem, po pożarach upraw rolnych drugie zagrożenie pożarowe w Polsce. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelnie, rocznie na terenie naszego kraju ginie w pożarach około 500 osób, w tym 400 osób ginie w domach w czasie tych pożarów. Najwięcej tych ofiar ginie podczas, można powiedzieć, przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej i oczywiście największe zagrożenie występuje, proszę Państwa, podczas tych pożarów stwarza dym, toksyczne produkty spalania i te pożary oczywiście są najczęściej w porze nocnej. Jeżeli chodzi o tą reakcję na powstanie tego pożaru, liczy się przede wszystkim to, żeby jak najszybciej powiadomić służby ratunkowe, a konkretnie Państwową Straż Pożarną. Numer alarmowy w tej chwili, jak pamiętacie Państwo, 998 jest numer 112, który jest odbierany w dyspozytorni w Mielcu. Dlatego radziłbym, żeby ta reakcja na powstanie tego pożaru, na zgłoszenie, jednak kierować na numer 998, który jest odbierany bezpośrednio w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu przez dyżurnego, który kieruje do działań bezpośrednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej i innej jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli chodzi o tą akcję Czujka na straży bezpieczeństwa, no, wspomnę tylko krótko na temat czadu, którego nie widać, nie słychać, nie czuć. W czasie, że tak powiem, ten tlenek węgla, tak zwany cichy zabójca, z którym na co dzień możemy się spotkać w budynkach mieszkalnych, tam gdzie są piecyki gazowe, gdzie są nieszczelności, objawy zatrucia czadem. Ja tylko przypomnę, to jest bóle głowy,
duszności, senność, osłabienie, przyspieszone czynności serca i to między innymi świadczy o tym obecności tego tlenku węgla w pomieszczeniu. Najważniejszą rzeczą jest oczywiście dla mieszkańców, którzy doznają tych objawów, żeby to mieszkanie było jak najszybciej przewietrzone, a jeżeli to jest możliwe dla własnego bezpieczeństwa, to jest kwestia zakupu czujek alarmujących o zawartości tlenku węgla. Jeżeli chodzi o cenę takiej czujki, to jest granica od 50 do prawie 200 zł, z tym, że to co tańsze, to jest gorsze. Zalecamy kupno czujek przynajmniej to za około 100 zł, jeżeli to jest możliwe. I coraz częściej się spotykamy z tym, że mieszkańcy mieszkań tutaj w blokach mieszkalnych, w domkach tych czujek używają i, że tak powiem, te zgłoszenia, które te czujki sygnalizują, alarmowane są jednostki Państwowej Straży Pożarnej i my na każde takie zdarzenie jedziemy. Mamy możliwości, żeby zmierzyć stężenie tego tlenku węgla w danym pomieszczeniu, z tym, że ten pomiar tego tlenku węgla, no niestety po przyjeździe może się dość znacznie różnić, chociażby z tego względu, że są otwierane okna, drzwi. Jeżeli chodzi o zdarzenia tego typu na terenie miasta, powiatu tarnobrzeskiego, to jest tych zdarzeń około, tak liczyć, od paru lat, między 15 a 20, może nie jest to dużo. W ciągu paru lat mieliśmy takich parę przypadków śmierci. W ciągu, jeżeli chodzi o rok 2018, nie mieliśmy takiego przypadku, natomiast było parę przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Oczywiście jednostki Państwowej Straży Pożarnej uczestniczą w tego typu działaniach, wchodzą do działań. Jesteśmy wyposażeni w sprzęt ochrony drugooddechowych, także strażacy bezpiecznie starają się te działania prowadzić i sprawdzać te pomieszczenia. Często jest tak, że jesteśmy pierwsi przed przybyciem jednostek czy pogotowia ratunkowego, czy pomocy medycznej i nasi strażacy, którzy są przeszkoleni tej pomocy tym mieszkańcom udzielają. Jedną z najważniejszych spraw tego typu, jeżeli chodzi o mieszkania, to jest właśnie, żeby nie blokować w czasie działań ratowniczo-gaśniczych dróg ewakuacyjnych, żeby te drogi ewakuacyjne były drożne, jak i również dokonywanie okresowych przeglądów kominu instalacji elektrycznej, o czym powiedzą tutaj zaproszeni przeze mnie goście i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej i przedstawiciel kominiarzy. Najważniejszą sprawą w czasie powstania pożaru to jest powiadomienie o zagrożeniu osoby, które znajdują się w pobliżu, żeby wiedziały, że taki pożar ma miejsce, wyjście z domu, zadzwonię pod numer alarmowy i czekanie na służby ratownicze i takie działania można powiedzieć w najkrótszym, że tak powiem, to jest tak jakby najprościej można powiedzieć tak, każdy obywatel, każdy mieszkaniec powinien wykonywać. Proszę Państwa, prosiłbym o zabranie głosu tutaj moich gości zaproszonych, którzy uczestniczą jako, że to akcję prowadzimy wspólnie. Później powiem po wystąpieniach gości, jakie działania będziemy podejmować ze strony m.in. Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Tarnobrzega, na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Prosiłbym o zabranie głosu, może najpierw pana Marka Bukała, naczelnika Urzędu Miasta Tarnobrzega, o działaniach, jakiej ze strony Urzędu Miasta Tarnobrzego kwestii informacji na temat zagrożenia tlenkiem węgla będą prowadzone tutaj na terenie głównie miasta Tarnobrzega, osiedli miejskich Tarnobrzega. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Chciałem poinformować, że wzorem lat ubiegłych, również i w roku bieżącym, w roku 2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tarnobrzega będzie kontynuował akcję, nie wiem jak ją dokładnie określić, polegającą w tym roku, bo to jest
pewne nowum na tym, że skierujemy do mieszkańców miasta, wydrukujemy, sfinansujemy druk 15 tysięcy ulotek, ulotek o charakterze informacyjnym dotyczącym szkodliwości czadu, oddziaływania na organizm i metod, jakimi należy się przed takim oddziaływaniem bronić. Chcemy w roku bieżącym zmienić formułę konkursu, bo to będzie konkurs, oprócz ulotek i wiadomości, które, o których już mówiłem, chcemy wydrukować na tych ulotkach kilka, myślę, że będzie to 5 pytań takich prostych. Będziemy, podamy numer, pod którym odpowiedzi na te pytania. Mówimy cały czas o profilaktyce antyczadowej. Mieszkańcy mogą kierować i później drogą losową wylosujemy 100 osób, które otrzymają czujniki czadu. W roku poprzednim było to, wyglądało inaczej. Kierowaliśmy ten konkurs do młodzieży szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Chodziło o wykonanie prac plastycznych. Otrzymaliśmy ponad 800 prac. Tyle zostało skierowane ze szkół do nas, zakwalifikowane. No teraz chcemy zmienić formułę, bo nic tak dobrze nie robi jak zmiany, prawda? Zobaczymy, czy nam się to sprawdzi. Jestem po rozmowach z panem komendantem Marianem Rogiem. Ten konkurs będziemy przeprowadzali wspólnie w roku bieżącym. To jest na tą chwilę wszystko, co mam państwu do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako że najwięcej tego typu zdarzeń na terenie przede wszystkim miasta Tarnobrzega ma miejsce w mieszkaniach, domach, blokach mieszkalnych, które są w zarządzaniu spółdzielni mieszkaniowej, prosiłbym przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej, Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej Siarkowiec parę słów na temat akcji, które również prowadzą. Spółdzielni Mieszkaniowej Siarkowiec od 3 lat prowadzimy akcję likwidacji piecyków gazowych. W naszych zasobach 50% budynków kiedyś posiadało te piecyki, czyli dokładnie na 117 budynków 59 było z podgrzewaczami gazowymi, z tymi piecykami tak zwanymi. Na dzień dzisiejszy około 30% z tych budynków już piecyki są zlikwidowane i mieszkańcy korzystają z centralnie ciepłej wody. Zachęcamy bardzo do tego, żeby wszyscy korzystali z tej możliwości. Robimy to w ramach funduszu remontowego ze spółdzielni. Dlatego zachęcamy, ponieważ tylko likwidacja piecyka daje stuprocentową pewność, że ten czad, o której tutaj pan komendant mówił, nie powstanie. Robimy to etapami, bo oczywiście jest to modernizacja kosztowna, dlatego staramy się obecnie o środki unijne i z tego co wiemy, to takie środki dostaniemy i wtedy będzie można szybciej te piecyki zlikwidować. Na dzień dzisiejszy, jak powiedziałem, pozostało jeszcze około 2/3 budynków, które mają piecyki gazowe i w sezonie grzewczym, bo wtedy te zdarzenia, o których tu było wspominane, najczęściej się przydarzają, prowadzimy taką akcję ulotkowo-informacyjną, gdzie informujemy mieszkańców, tych, którzy jeszcze posiadają te podgrzewacze gazowe, piecyki, jak się zachowywać przy ich korzystaniu, bo wiadomo, że w okresie grzewczym częściej okna zamykamy, uszczelniamy te okna,
a jednak, żeby to wszystko poprawnie funkcjonowało, musi być dopływ powietrza do miejsca, gdzie ten gaz jest spalany, jak również odprowadzanie spalin. I na tych ulotkach są dokładne informacje i bardzo prosimy, żeby z tych informacji korzystać, żeby nie doszło do zdarzeń takich, o których tutaj była mowa, bo jednak zagrożenie dla zdrowia i dla życia jest ogromne w związku z funkcjonowaniem, z korzystaniem z tych piecyków. Dziękuję. Proszę prezesa. Dzień dobry Państwu. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa również priorytetowo traktuje likwidację piecyków gazowych na rzecz centralnej ciepłej wody. Działałem, powiedzmy, na trzech etapach, na trzech płaszczyznach wymiany tych piecyków, łącznie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Siarkowiec, z firmą ECO Tarnobrzeg, jak i z Urzędem Miasta Tarnobrzeg. Powiedzmy, pierwszym projektem jest to wymiana tych piecyków gazowych na centralną ciepłowodę z funduszu remontowego, tak jak tu prezes powiedział, Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Drugi projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego łącznie z firmą ECO Tarnobrzeg i Spółdzielnią Mieszkaniową Siarkowiec na wymianę właśnie źródeł ciepła, czyli wymiennikowni w budynkach, centralnego grzewania i centralnej ciepłej wody, jak i wykonanie nowych bądź wymiana starych sieci przyłączeniowych do budynków. Trzecim projektem jest to projekt, który łącznie z miastem, z Urzędem Miasta i ze Spółdzielnią Mieszkaniową Siarkowiec też został złożony w tym momencie do Urzędu Marszałkowskiego i w tym przypadku są do wymiany i źródła ciepła i również do zainstalowania centralna ciepłowoda i likwidacja piecyków gazowych. Myślę, że ten ostatni projekt jest najbardziej realnym projektem i w pierwszym kwartale następnego roku otrzymamy dosyć spore środki, jeżeli chodzi o ten projekt. Oprócz oczywiście likwidacji piecyków gazowych, co jest rzeczą najważniejszą, również prowadzimy akcję informacyjną i informujemy mieszkańców, jak mają funkcjonować ich podgrzewacze gazowe, jak ma funkcjonować wentylacja w mieszkaniach. Informujemy, jak wietrzyć mieszkania, jak zachowywać się w przypadku, gdy poczują się źle, jeżeli powiedzmy biorą prysznic, biorą kąpiel. Także taka akcja informacyjna również i w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonuje. Dzień dobry Państwu. Nasze działania jako służb kominiarskich, jako mistrzów kominiarskich przede wszystkim polegają na tym, że sprawdzamy mieszkania, sprawdzamy budynki, czyścimy przewody kominowe. Czyli to jest takie zadanie, które wynika z tego, że te czynności powinny być wykonane w zależności tam od terminów, prawda, i tego, co mówi nam ustawa. To jest jedna rzecz. I podczas właśnie tych działań my jako kominiarze też działamy prewencyjnie, czyli tłumacząc lokatorom, z czego wynika dany błąd, prawda, który popełniają. Dlaczego te przewody kominowe nie funkcjonują tak, jak trzeba. O tym, że trzeba zapewnić dopływ powietrza, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, że urządzenie gazowe to jest podobnie jak każde jedno urządzenie powinno być serwisowane. To też jest podstawa bezpieczeństwa. Zachęcamy do zakupu czujników tlenku węgla. Prowadzimy też akcje oprócz tych właśnie takich tej prewencyjnej akcji podczas corocznych przeglądów. Prowadzimy również akcje, które staramy się wychodzić na zewnątrz. Edukację postanowiliśmy tutaj, my jako mistrzowie tarnobrzescy, postanowiliśmy już nawet rozpocząć od edukowania dzieci najmniejszych, najmłodszych, prawda? Chodzimy na spotkania do przedszkoli. Oczywiście dziecko w przedszkolu, no część tych rzeczy, o których mówimy, złapie, prawda, można powiedzieć ale część tych rzeczy przekaże również rodzicom. A żeby ta wiedza przekazana rodzicom była pełniejsza, za każdym razem rozdajemy materiały, które dziecko zabierze ze sobą do domu. Jest to materiał, na przykład taka książeczka, którą opracowaliśmy. Jest to książeczka przeznaczona dla dorosłych. Tu są najważniejsze rzeczy na temat czadu, na temat smogu i na temat zagrożenia pożarowego wynikającego właśnie przede wszystkim z braku czyszczenia z tego powodu, że nie czyścimy kominów. Jest ulotka
wewnątrz, która jest ogólnie o wszystkich tego typu problemach, które mogą się w domu czy w mieszkaniu zdarzyć. I również jest, a druga część jest przeznaczona dla dzieci, żeby każdy z tej książeczki mógł skorzystać i z pewnością taką rzecz dziecko zabierze ze sobą do domu, rodzicom przekaże. Ogólnie odzew w przedszkolach czy szkoła w klasach młodszych jest bardzo, bardzo pozytywny. Już przeprowadziliśmy kilkanaście takich spotkań w różnych obiektach tutaj w Tarnobrzegu, w różnych placówkach w Tarnobrzegu. Chętnie przyjdziemy do następnych, jeżeli dostaniemy takie zaproszenie. Co jeszcze? Oczywiście każdorazowo włączamy się jako Korporacja Kominiarzy Polskich, czy jako mistrzowie nawet niezrzeszeni. Zawsze się włączamy w działania, które podejmuje Państwowa Straż Pożarna. To jest dla nas priorytet. Te działania, które tutaj prowadzi Straż Pożarna, czy urzędy miast, te działania się zazębiają, tak samo czy działania, które prowadzi spółdzielnia mieszkaniowa. Każdorazowo służymy pomocą. Jeżeli potrzeba opracowania ulotki, takie ulotki opracowujemy, które można wywieszać na klatkach schodowych, czy też dostarczać bezpośrednio do lokatora. Bardzo się cieszymy, że w Tarnobrzegu została podjęta akcja likwidacji piecyków gazowych. Z uwagi na to, że współpracujemy ze spółdzielniami, wiemy, jaki to jest trudny, jaki to jest problem. Problem techniczny, problem finansowy, ale czasami też problem z dotarciem, z odpowiednią argumentacją do lokatora. Zawsze słyszymy jeden argument, będzie drożej. No i tutaj chciałbym powiedzieć, że jest to nie do końca prawda, ponieważ uwzględniając to, że rachunki za gaz będą mniejsze, plus oczywiście woda ciepła pewnie jest troszkę droższa niż dostarczona woda zimna. Relatywnie po przeliczeniu tych kosztów, ten wzrost eksploatacyjny jakby na jedno mieszkanie wychodzi naprawdę niewielki. A chyba najważniejsze jest bezpieczeństwo, ponieważ przez eliminację źródła zagrożenia, jakim jest piecyk, To po prostu niebezpieczeństwo likwidujemy. Oczywiście działania prewencyjne, zakładanie czujników, wymiana urządzeń na nowocześniejsze, jak najbardziej też jest takim ważną sprawą, ale myślę, że tak jak tutaj spółdzielnie podjęły, likwidacja źródła zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia jest rzeczą najważniejszą. Natomiast jeżeli chodzi o pożary, do których tutaj wspomniał pan komendant, trzeba pamiętać, że nieczyszczony komin, komin, którym są odprowadzane spaliny z kotła opalanego na paliwo stałe, nieczyszczony komin jest zagrożeniem. Komin jest sercem domu, więc jeżeli to serce źle funkcjonuje, jest to zagrożenie dla całego obiektu. Przypominając obiektu, jest to zagrożenie dla mieszkańców, dla nas, prawda, przebywających w tym obiekcie. Także tutaj zachęcamy, żeby pamiętać o tym, że komin należy czyścić i nie raz na kilka lat. W sezonie grzewczym powinno się to odbywać co 3 miesiące. Jeżeli sezon grzewczy by się utrzymywał przez cały rok, to co 3 miesiące. W naszym przypadku, no powiedzmy, wystarczy, że to będzie w trakcie sezonu grzewczego i po sezonie grzewczym, żeby było przygotowanie do następnego. W zupełności to wystarczy, ale o tym trzeba pamiętać. Również oprócz tego, że zagrożenie pożarowe, również musimy pamiętać, że nieczyszczony komin powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery 30-50% większą niż w przypadku tego komina, który jest wyczyszczony. Czyli tutaj my również prowadzimy taką edukację, działania zapobiegające tak zwanej niskiej emisji, czyli emisji tych pyłków PM10 czy PM2,5 do atmosfery, przez to, jeżeli ta atmosfera będzie czystsza, będzie nam się lepiej oddychało. Co jeszcze? To właściwie tu panowie w poprzednich wypowiedziach właściwie wyczerpali temat. Jeszcze najwyżej tyle mogę powiedzieć, że bardzo chętnie tutaj podejmiemy współpracę ze wszystkimi jednostkami, które zwrócą się czy zadzwonią, powiedzą, no pomóżcie. Chętnie to zrobimy. Dziękuję. Także nasza akcja, proszę Państwa, adekwacyjna, tak cała kampania, o której tu dzisiaj mówimy, my ze swojej strony Państwowej Straży Pożarnej chcemy przede wszystkim skierować do dzieci, do młodzieży, do seniorów. Chcemy spotykać się w szkołach, prowadzić pogadanki, prelekcje,
wykłady. W domach dziennego pobytu również, jeżeli będą organizowane na terenie czy miasta Tarnobrzega, czy na terenie osiedli wiejskich miasta Tarnobrzega, pogadanek z mieszkańcami. Chcemy też włączyć jednostki OSP do tego, żeby w kwestii też spotykali się z mieszkańcami i te tematy dotyczące pożarów mieszkań, dotyczące tlenku węgla poruszali, rozdawali ulotki. Co roku my i tak informujemy społeczeństwo w takiej czy innej formie. To jest też i wysyłamy informacje i prosimy o czytanie komunikatów i w parafiach na terenie miasta, na terenie całego powiatu tarnobrzeskiego. Także nasza akcja będzie dość szeroka. No i też chciałbym między innymi tu podziękować za to, że przede wszystkim przedstawicielom spółdzielni mieszkaniowych, że zgodzili się, że tak powiem, oprócz tej współpracy również na wydruk ulotek, które oprócz tego, że będą w skrzynkach pocztowych mieszkańców, jak i również ulotek, które my będziemy rozdawać w czasie spotkań i akcji tych edukacyjnych. Tutaj też liczymy na wydruk ulotek tu ze strony Urzędu Miasta, już między innymi głównie pod kątem tej nowej akcji edukacyjnej, żeby to po prostu też i wykorzystanie i Straży Miejskiej w tym celu, jeżeli to będzie możliwe, też będziemy rozmawiać z Komendą Powiatową Policji. To jest kwestia dotarcia przez dzielnicowych. Oni mniej więcej znają ludzi, którzy mają z tym problemy, że tam jakieś mieszkania zaniedbane, nie, problemy z opałem, tak jak również do Ośrodka Pomocy Społecznej też, bo pracownicy też na co dzień orientują się, jak mieszkańcy żyją, szczególnie ci ubodzy, nie, i mają problemy. Właśnie też kwestia dotarcia do działkowiczów, bo często na terenie działek dochodzi do pożarów tych budynków, bo niektórzy działkowicze spędzają tam zimę. No i powiem tak, akcja dotyczy głównie tego okresu od października do tego roku do marca roku 2019, także chcemy tutaj, żeby dość szeroko społeczeństwo informować o zagrożeniach związanych z pożarami mieszkań, jak powiadamiać, jak się zachować w czasie powstania tych pożarów, no i jak również jak się zachować, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie pod kątem tego czadu, tlenku węgla. Będziemy zachęcać do zakupu tych czujek. Możemy służyć pomocą, jak te czujki montować, jak wymieniać baterie. W ogóle, że tak powiem, no, przede wszystkim to jest właśnie akcja po to, żeby to społeczeństwo edukować w tym zakresie, żeby ta ilość pożarów, ilość ofiar zmniejszała się. Ja chciałbym jeszcze raz podziękować moim gościom tutaj, panom prezesom ze spółdzielni, panu Markowi, naczelnikowi z urzędu, panu Piotrowi za to, że tak powiem, nam tutaj pięknie powiedział o tych zagrożeniach związanych. Polecam się zawsze. Tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim obecnym, że przybyliście tutaj, żeby wysłuchać tego, co mieliśmy tu powiedzenia na temat tej kampanii, można powiedzieć, którą będziemy prowadzić, można powiedzieć, w tym okresie grzewczym. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim.